Ten, siema, jestem tu z ten telefonu. Macie ten, wszystko to, co było na live unboxing i zapraszam do filmu, bo montuję to 26 marca. Miłego oglądania. Dobra, a to co to? O! Jak byłem w Poznaniu u Natalci, było takie gówno. To jest takie zajebiste do włosów. Robicie sobie coś takiego, patrzcie. O ile dobrze myślę, nie? Jak to się robi? Zamówiłem sobie opaskę do Mimanda, bo chyba będę mamie oddawał. To może w odcinku sobie zobaczcie, jak to wygląda i czy to jest spoko. Nie wiem, co to jest, ale zamówiłem jakieś takie coś. Nie wiem, co to jest. Jakieś jedzonko. Także z Natalcią będziemy znowu grubi. O! Widzowie, zobaczcie. Jak ktoś zgadnie, jak to się nazywa, to dostaje... W sumie nic nie dostaje. Zgadnijcie, jak to się nazywa. To jest to coś do pasty. Przyszły mi widzowie, zobaczcie. Jak to się nazywa? Rzymianin? Draże Rzymianin. Nie jadłem tego nigdy, to są orzechowe draże. Tak, to jest to. Patrzcie. Zamówiłem mini burgerka jakiegoś Big Dogi. Nie wiem, co to jest, Big Dogi tak się nazywa. Przyszło to, co chciałem, żeby przyszło. Patrzcie to. A, nadal nie widać. Przyszła mi taka gierka. To chodzi coś z zębami, że się klika i to wam paszce zamyka, chyba coś takiego. O, już wam pokazuję. Takie coś zamówiłem sobie. To jest coś takiego, jak jakaś taka, nie wiem, dodatek do picia, czy w sensie jakiś taki barwnik ze smakiem do zwykłej wody. I teraz widzowie, zapytacie, co to jest? Zamówiłeś szopi delfinka? Ale pamiętam, że to był silniczek do herbaty, czajcie? Nie wiem, co to powoduje. Zamówiłem coś takiego? Orężadę w proszku zamawiałem, czy nie? Bo nie... Chcesz mango pić, czy chcesz to pić? Nie wiem. Exotic. Całą noc tańczy ze mną, cały skład. To nie ma cukru. O. Ej, ja mam taką wodę. Dwie kalorie ma. Ej, ja bluzę zdejmę, bo ja nie chcę, bo je. A to dla mnie, dla nas. No dla nas. Siema widzowie, jestem Sedok. Jest ze mną... Kto? Natalcia. I robimy test rzeczy z Shopee. I kupiłem Natalci Prince Polo. A to żeby się tak zjeść na pół. Ja w sumie dostałem od taty. Nie kupiłem, ale niech ci będzie. Łamie. Co mamy za rzeczy? Pierwszą rzecz, co też? Przecież to nie mój odcinek. No krokodyl, no tak, ale chciałaś mi wystąpić. Nieprawda. Chciałaś. Ty chciałeś. Chciała widzowie wystąpić. Widzowie. Mówiła mi na list... Nie, no mówiła mi na Discordzie, że chce wystąpić. No bo to jest jedzenie. No za darmo jeszcze z Shopee. Krokodyla mamy wodę, mamy jakieś... Jak to się nazywa? No, przeczytaj. No bolero, ale do czego to jest? No, żeby zmienić smak wody. No, to takie coś, żeby zmienić smak wody. Mamy zapier... do... Jakiego zaparzacza? Jak to się nazywa? Zaparzacz. A, zaparzacz. W kształcie delfina chyba. To jest dla mnie. Nie, to jest dla mnie. No nie no, zostaw mi to. To jest moje. A ktoś włącza? Jego nie włącza. A co to robi? Otwiera się nasypuje liści tu. Aaa. Zamykasz wtedy. Tak, obraca, ty do herbaty wsadzasz. A myślę, że to jest jakiś ten, zasilaczem jest taki idiota. No dobra. Mamy następnie taki gadżecik. Coś takiego do, jak do pasy do zębów, nie? Do wyciskania, to sobie przetestujemy. Mamy pastę, mamy do zębów jakąś. Co dalej? O! Mamy ulubioną rzecz Natalci, bo przed odcinkiem będzie to... Ale no... to ty się masujesz tym na Discordzie. No też. Ale będzie to w odcinku, jak ty to robiłaś. I robiłaś to tak, widzę. Wzięła w głowę i tak, o, tak się masowała. Pokaż do widza. Nie. Czemu? To robi dziwne takie uczucie, że... Ale fajne. A to pobudzę mózg. Pobudzę mózg do działania i pomysłu do odcinka. Pobudza cebulki mocno. A, no może i tak. Zamówiliśmy kilka takich fajnych rzeczy. To są na piątkę, nie wiem. Jakieś burgerki żelkowe, co tak? To jest żel? Żelki. Zobaczymy, jak to będzie dobre. No. Wszystkie nazwy będziecie mieli chyba tam napisane, jak to się nazywa. Mamy też Alaskę. Są to jakieś takie... jakieś rurki czekoladowe, nie? Rurki czekoladowe. No, rurki czekoladowe. Ogólnie te wszystkie rzeczy, co tu są, nie były nigdy przeze mnie testowane. Totalnie nigdy. Oprócz batona, bo baton to zawsze. Dalej są tutaj jeszcze rzymianinki. Takie drożdże, widzowie, macie. Kosowych nie lubię, ale jedliśmy zawsze czekoladowe, a są orzechowe. No jeszcze mamy orężadę w proszku. Będziemy ją wciągali. Nie! A jak, na szklankę? Ja pić ja to je. A nie do buzi? Dobra, to mamy wszystkie rzeczy. Dobra, to co byśmy testowali pierwsze? Ja mam to. Dobra. To pierwsze. Jemy sobie Alaskę. Ale laska. Dobra, tak to wygląda, widzowie. Dziwnie to wygląda. Wygląda trochę. Normalnie, jak rurka sobie. To wygląda tak trochę ubogo, nie? Chyba taka jak kukurydziana. Ale z Shopee, za ile to kosztowało? Ładnie pachnie. To smakuje wiesz jak co? Jak masz te takie chrupki kukurydziane. No i to jest z czekoladą. No to w sumie tyle. Na słodkie. Nie, 3 na 10. Mi smakuje. Nie, nie jest dobre. Jest takie zwykłe. Nie. Ja bym tego nie kupił. 3 na 10 ja daję. To możemy... Trzeba picia. Tak? Czyli to chcesz? No to jedno przetestujemy. To może egzotik, bo to jest coś innego. Mango to wiadomo jak smakuje. Jak to nie wyjdzie? Czemu ma nie wyjść? No bo to mały otwór ma. Mnie najbardziej ciekawi jeszcze ta rzecz i w sumie jak te burgerki będą smakowały, nie? Co i to niby zmienia smak na egzotyczne? Egzotyczną wodę?
Bliżej pistek zatrzyma woda, widzowie. Ale Marysia leci jak proszek. W sumie to proszek. O, to zmieniło kolor. Widać, że szopi. To na pewno ma tak wyglądać? O, ale ładnie pachnie. Bo jak ktoś nie lubi wody, to sobie kupuje takie coś, a to nie ma kalorii. Co tu się dzieje? Uciskamy. Ale patrz, co się dzieje? Zamknij. Wiesz, jak to wygląda? Na serio, zobaczcie. Wiesz, to wygląda jak biała, biały litr, wiecie czego. No i co teraz? No pić. O, ładnie pachnie. Egzotycznie, czuję się jakbym był na Hawajach. Dobry jest. No, to się rozlewa na mniejsza ilość wody. Ty, ja to zamówię sobie jeszcze. Zajebiste jest, widzowie, polecam wam. Naprawdę kozak smak. Mango też pewnie będzie dobry. No, ma kalorie, ale nie ma napisane. No, no to mango sobie tam samemu już przetestuję kiedyś. To teraz zrobimy ten gadżecik. Ciekawe, czy to będzie działało. Musicie mu podlinkować jakieś lepsze rzeczy. Trzeba tak włożyć tu, o. Ta pasta jest niewymiarowa. Jest wymiarowa, każdy jest wymiarowa. Co ty gadasz w ogóle? Ale nie da się tu góry, bo to jest za grubo. A może to po prostu jest po to, żeby resztki pasty wyciągnąć, nie? No tak, to jest do końcówek. Dobra, nie przetestujemy tego. Musi być. Mi się wydaje, że to jest tak działa, że jak masz mało pasty, to dopiero wtedy możesz, wiesz? Gadżet nie wiem, czy działa. Jak będzie, będę sam już to testował. Nie ma końcówki pasty, tylko jest cała. Dobra, to na razie odkładam. Może jak tutaj. Ja akurat montuję, to będzie końcówka. Ja bym chciał, teraz to jest do wyrzucenia, ja bym chciał te dwie rzeczy. Dobra, to ja chcę to pierwsze. Betonka nie testujemy. No zjemy sobie co, co nie zjemy. Jest to najedzone. Potem zjemy. To żelkowe naprawdę? Chyba tak, ja nie, to nie. To wygląda jak plastelina, tak szczerze wam powiem. O jakieś harde. Niedobre. To nie jest. Nie kupiłbym tego już. To teraz. Nie, nie polecam, nie kupujcie żylkowych burgerków. Najgorsze co może być. Totalnie mi nie smakuje, albo po prostu takie jest shopping. Niedobre, nie. Zobaczymy teraz burgerka. Niczym Blue Burgers. Takie już jadłam. Myślałem, że to jest jakieś mięsko czy coś, a to jest rzeczywiście żele. Co ty, każdy smak po kolei kupujesz, co? Jak pies. Tak. O. No. Nic to nie smakuje, nie? Woda super. Mhm. Zajebiste to jest do wody, no. Komu to damy? Ty to zjesz. Będziesz się męczyć i zjesz. Gorsze niż Karolina Ripper. Dobra, to idziemy robić herbatę. Ty nagram z telefonu, dobra? Dobra. Dobra. Ale co nalać wody? No to skupka. Tu? Tak. Dobra, nalałem, no. Tak wygląda woda, widzowie. Natalcia, pokaż się dla widza. Ojeju. Co ojeju? Ładna jesteś. No i co, i to tak wkładasz? A za mało nasypałeś. Ja co to robi? Pływa. Mało nalałeś, do pełna się leje. O Jezu, co tak hejtujesz? No to nasyp. Nie wiem, czy to się zaparzy. No co to ma na celu? No powinno się zaparzać herbata. No i co? A jak na razie z tego wypływałem gówna. No i to nie działa. Dajmy temu chwilę. Wierzę w ten eksperyment. A nie, to się zaparzy, zobacz. O, działa, nawet widać. No widać. Śmierdzi, Piotrek. Coś co śmierdzi? Co ci śmierdzi? Jesteś wielorybem. Co wieloryb? Kurwiec z ciebie. Nie. Nawet bez nie trzeba było słyszeć wypadek. No bo ja puściłem cichacza. Dobra. No i co? I coś tam jest. Niech się pali. Dobra, niby działa. Sypałam. No jakby spoko, działa. Jakoś tam działa, ale nie wiem czy tak jak powinno. Idziemy nagrywać dalej. To dalej testujemy, widzowie. Ja bym przetestował to. Czyli rzymianinki. A, to nie poczeka. Ja tak czekoladowe. Zbytnio orzechowego nie lubię, ale no nie jest złe. Czekoladowe lepsze. Okay. Nawet ok. Pokryłem trochę. Sami sobie ocenę napiszcie, jak po naszej opinii oceniacie. I to co to jest? Bierzesz szklankę, nalewasz wody i wsypujesz. Całe? Dobra. Nagrać do widza? Albo ty nagraj, jak wsypuję. Dobra, Natalcia wsypuje to może żadę. Trzymaj. A ile to kosztowało? Złotówkę? Dobra, to będziemy chlić. Dobre? Mhm. Serio? Ja lubię takie. Pewnie ma trochę kalorii, ale jest dobra. No to smakuje jak ten. Jak masz w sklepie, nie? Jak to się nazywa? Neutralny, tylko. No takie. Będziecie mieli na ekranie, bo mi się pewnie przypomni. Ciekawe. No i z tego to jeszcze mamy tą rzecz, no to tu już mówiłem. To wszystkie rzeczy z tych, co tu są. Pokażemy wam jeszcze krokodylka. I może damy jeszcze unboxing tych rzeczy. Wyciągamy, widzowie. Ale się boję, że mnie gryźnie. Tak jak wygląda krokodyl. Weź tego oceń. Możemy z nim jakiś pomysł i challenge porobić, albo pytania, i jak ktoś źle odpowie, to ten. O to chodzi, że. Klikaj, on nie wiedzą. Dobra, wiecie o co chodzi. Aha, to teraz dwa. Jeszcze jedno. Jeszcze raz. Do, jak będzie jeden, jeden, to dopiero kończymy odcinek. Nie. Dobra, ja zaczynam. Dobra, jeszcze raz. Nie no, jeszcze raz. A zawsze ma taką obawę, że to szczeli. Na pewno to jest niedobre. Nie.
Wystraszyłam się. 2-1. Musi być 2-2. A bo... Skąd zagrabała? Gdzie to kosztowało? Nie wiem, nie drogie chyba, z 15 okay. zł. Dobra, dobra, przegrałem. Ale fajne, jak macie pomysły z tym, jakieś odcinka czy coś, to możecie napisać. Terapeuteczka. Dzięki za odcinek, ale tamto jest moje. Pamiętajcie, piszcie propozycje z krokodylem. Chciałem zobaczyć, czy coś zaparzyło. Piszcie... Zaparzyło! Bardzo mi krokodyl. Co się stało? No, naprawdę, krokodyl ci wpadł do środka. To jest delfin chyba. No to delfin. Ale zaparzyło się, patrzcie widzowie. O, to tak się wkłada. Zielona herbata to jest chyba. No jest spoko. Dobra, żegnamy się. Ej. Chcę przeczytać, jak to jest herbata. No nie wiem, no. From plants to planet, bogactwo słońca w każdym łyku herbaty. Wow. Kurde, się wystraszyłem. Nie. Dobra. To kończymy, Natalcia. Pomachaj dla widza. Chyba zielona. Ale papat się ładnie. Pa! Siema, widzimy się w kolejnych. Elo.